Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiam dzisiaj z dyrektorką niepublicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Kogito w Poznaniu, panią Dorotą Pilną. Na sam początek chciałem zapytać krótko, dlaczego Kogito? Dlatego, że to jest wyjątkowa szkoła. Szkoła, gdzie uczeń czuje się swobodnie, jak w domu tak naprawdę. Rozwijamy tutaj relacje, to jest naszą podstawą. Na nich budujemy wszystko pozostałe. Najważniejszym naszym celem to budowanie siły wewnętrznej naszych młodych ludzi, naszych uczniów. Działamy poprzez to, że wszystko, co tutaj się odbywa, opieramy na psychologii pozytywnej. To taki nowy kierunek, właściwie rozwijający się od 2000 roku. Ale jest to kierunek, który nastawia nas pozytywnie na działanie, na rozwój pozytywnych relacji, pozytywnego zaangażowania i samorozwoju młodego człowieka. Działamy tak, żeby podejść indywidualnie, naprawdę indywidualnie, tak, że każdy czuje się tutaj doceniony, może dbać o swoje pasje, może rozwijać swój potencjalny i bardzo duży zasób, ale może też odkrywać nowe swoje silne strony. Dlatego mamy tutoring, dlatego mamy mentoring rozwoju zawodowego. Każdy z nauczycieli podchodzi indywidualnie na swoim przedmiocie do ucznia, ale mamy też specjalny przedmiot, który nazywa się sukces ucznia, na którym rozwijamy wiele umiejętności tak zwanych miękkich, między innymi kreatywność, między innymi komunikację, rozwijanie mocnych stron, a do tego na przykład jeszcze proaktywność, czyli umiejętność znalezienia się w społeczeństwie. To, co jest ważne dla nas również, to właśnie budowanie siły wewnętrznej, ale dzięki temu również rozwijanie w uczniach umiejętności uczenia się przez całe życie. Dla nas jest to jednym z priorytetów, dlatego że człowiek młody, znajdując się w dzisiejszym świecie, musi umieć się uczyć, ale także musi umieć znaleźć się na rynku pracy. Dlatego też rozwijamy umiejętności miękkie i chcemy, żeby nasz uczeń był człowiekiem, który nie będzie się bał zmian w życiu, zmian zawodowych, zmian osobistych, dlatego też to budowanie siły wewnętrznej. To jest to, co nas charakteryzuje.